Eugeniusz Bodo to wybitna osobowość w historii polskiej kinematografii, jak również życia społecznego. Aktor wszechstronny, filmowy, teatralny i rewiowy, jednocześnie utalentowany reżyser, scenarzysta oraz producent. W końcu zaś zdolny tancerz i piosenkarz. Tak naprawdę Bogdan Żyno, urodzony 28 grudnia 1899 roku w drugim pod względem liczby mieszkańców mieście Szwajcarii Genewie, swój sceniczny pseudonim zawdzięcza połączeniu pierwszych sylab imienia Bogdan i Dorota. Dorota to trzecie imię jego matki, polskiej szlachcianki Jadwigi Anny Doroty Dylewskiej. Bodo, kiedy tylko dorobił się własnego mieszkania, sprowadził ją do stolicy, gdzie zmarła w 1944 roku. W tym samym roku podczas Powstania Warszawskiego zginął wierny pies Bodo o imieniu Sambo, olbrzymi niemiecki dog Arlekin. Fakt, iż Eugeniusz Bodo był obywatelem Szwajcarii, w pośredni sposób wpłynął na jego tragiczną śmierć w sowieckim łagrze. Nie został bowiem objęty porozumieniem o amnestii dla Polaków przebywających w Związku Radzieckim, czyli tzw. układem Sikorski-Majskim. O uwolnienie Bodo starali się m.in. ambasador Stanisław Kot oraz polski dyplomata Tadeusz Ludwik Rommel. Niestety, próby okazały się bezskuteczne. Jeszcze zanim Bodo ukończył pierwszy rok życia, zamieszkał wraz z rodzicami w Łodzi, gdzie jego ojciec, Teodor, będący inżynierem, prowadził teatr Urania. Na deskach tego łódzkiego teatru zadebiutował 10-letni Bodo w roli małego konwoja. W roku rewolucji październikowej 1917 Bodo występował w Poznaniu, a następnie w Lublinie. Występy sceniczne w stolicy były możliwe dopiero 2 lata później, w 1919 roku. W momencie, kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość, Bodo miał 18 lat. Ze słynnych kabaretów, w których Bodo występował, należy wymienić chociażby Qui pro quo, czyli jeden zamiast drugiego, oraz Morskie Oko, gdzie występował m.in. Tadeusz Olsza, który w 1935 zagrał razem z Bodo w znanym filmie Jaśnie pan szofer. Generalnie ogromną popularność Bodo datuje się od 1925 roku, kiedy to wystąpił on w jeszcze niemym filmie komediowym Rywale, wcierając się w rolę skromnego nauczyciela muzyki, zakochanego w pięknej córce archiwisty, o której to względy rywalizować musi z cieszącym się poparciem rodziców dziewczyny, a psztyfikantem, w którego wcielił się Antoni Fertner. Bodo był jednym ze współwłaścicieli wytwórni BWB, która to wyprodukowała takie filmy jak Bezimienni Bohaterowie z 1932 roku, czy Głos Pustyni, również z tego samego roku. Pozostałymi właścicielami byli słynny polski aktor Adam Brodzisz, często występujący ze swym wspólnikiem w filmowej rzeczywistości, oraz Michał Waszyński, reżyser, montażysta, a także scenarzysta. Od 1933 roku Bodo został właścicielem Urania Film, wytwórni nazwanej na cześć teatru, w którym wszak debiutował jako chłopiec w Łodzi. Bodo uchodził za osobę niezwykle otwartą, szarmancką, uwodzicielską oraz dowcipną. Z licznych anegdot związanych z jego osobą znana jest chociażby ta, kiedy to aktor wraz ze swoim wielkim psim towarzyszem pojawia się w mięsnym sklepie, gdzie dostrzegając przerażenie na twarzy klientów, wywołany widokiem olbrzymiego psa, momentalnie tłumaczy: proszę się nie przejmować, on już dzisiaj na śniadanie zjadł jednego człowieka. Eugeniusz Bodo nigdy się nie ożenił, choć niemal zawsze otaczany był wianuszkiem kobiet. Wydawać się może, że dla Bodo liczyły się w pewnym momencie tylko 3 rzeczy. Scena, matka oraz pies Sambo. Droga Eugeniusza Bodo, pomimo tego, iż jego ojciec był właścicielem teatru, nie była ani łatwa, ani oczywista. Początkowe plany życiowe, jakie przejawiali jego rodzice względem niego, były całkowicie inne od ostatecznie wybranych i w konsekwencji osiągniętych. Ze znanych szlagierów Eugeniusza Bodo warto wskazać takie jak Umówiłem się z nią na 9, seksapil, Ach, śpi, kochanie, piosenka wykonana wspólnie z Adolfem Dymszą, Ach, te baby, całuję twoją dłoń, madam, już taki ze mnie zimny drań, okej, może ty będziesz moją królewną, dzisiaj ta, jutro ta, ja mam czas, ja poczekam,
takie coś, razem ze wspomnianym wcześniej Tadeuszem Olszą. Natomiast z ponad 30 filmów, w których zagrał Eugeniusz Bodo, warto wspomnieć, poza wcześniej wymienionymi, o Czerwonym Błaśnie z 1926 roku, w którym to niemym filmie Bodo wcielił się w rolę inspicjenta. W produkcji tej pełno było znakomitych polskich gwiazd, jak Wanda Smosarska, Nora Ney, z którą Bodo był przez kilka lat związany, a która to ostatecznie wyszła za mąż za Seweryna Steinwurzela, operatora filmowego, Aleksander Zaprzyński czy Adolf Dymsza. W kolejnym nagraniu, tym razem z 1927 roku, Bodo poznał m.in. Jadwigę Smosarską, utalentowaną aktorkę teatralną i filmową. W 1930 roku Eugeniusz Bodo wziął udział w międzynarodowej produkcji zatytułowanej Kult Ciała, wyświetlanej m.in. we Francji, Niemczech, Austrii, Rumunii, na Węgrzech czy we Włoszech. Również w 1930 roku Bodo zagrał w tzw. pierwszym polskim filmie stuprocentowym, gdzie dialogi zawarte na płytach zostały nagrane w trakcie rejestracji na taśmie obrazu. Obraz z kolei Uroda Życia, również z 1930 roku, to przykład polskiego filmu pierwotnie niemego, z czasem jednak udźwiękowionego. W ostatnim niemym polskim filmie w produkcji z 1930 roku zatytułowanej Wiatr od morza, ekranizacji powieści Stefana Żeromskiego, Bodo zagrał postać Otto. W postać szejka Abdullaha Bodo wcielił się w nagraniu z 1932 roku kręconym w Algierii w ramach filmu Głos Pustyni, powstałym na kanwie popularności amerykańskiej produkcji Syn Szejka. Szczerze mówiąc, moje ulubione filmy z Bodo zaczynają się dopiero od 1933 roku. Pierwszym z nich jest zaś jego Ekscelencja Subiekt, polski film fabularny, gdzie Bodo gra subiekta Jurka, który to jest uwielbianym przez klientki sprzedawcą w znanym domu mody w Warszawie. Przypadkowo pewnego dnia trafia na bal w rezydencji państwa Poreckiej, gdzie przez zabawne nieporozumienie zostaje wzięty przez towarzystwo za radcę Chałmęckiego. Chcąc przypodobać się córce gospodarzy, subiekt nie tłumaczy zgromadzonym, jaka jest jego prawdziwa tożsamość. Dopiero wtedy, kiedy przekonuje się, że rodzice dziewczyny wydadzą ją jedynie za kogoś z tzw. wyższej jej sfery, odkrywa prawdę. Szereg zbiegów okoliczności doprowadzi jednak do szczęśliwego finału. W roku 1934 głośnym filmem staje się Czarna Perła, gdzie Bodo partneruje Reri, aktorka tajtańskiego pochodzenia, z którą to Amand był przez pewien czas związany. W klasycznym filmie Czy Lucyna to dziewczyna, Jadwiga Smosarska jako Lucyna, ambitna młoda dama będąca inżynierem, i Bodo wcielający się w rolę pomocnika i ojca, także inżyniera, tworzą niezwykle udany duet aktorski. Fabuła sprowadza się bowiem do tego, iż Lucyna, nie uzyskawszy zgody swojego taty na wykonywanie wyuczonego zawodu, postanawia w męskim przebraniu zostać współpracownikiem inżyniera, którego postać wciela się właśnie Eugeniusz Bodo. Sytuacja ta rodzi wiele skomplikowanych i momentami przezabawnych problemów. W produkcji Kocha, lubi, szanuje Bodo partnerują znane aktorki Zula Pogorzelska oraz Loda Halama. W Pieśniarzu Warszawy Bodo wykonuje szereg szlagierów, m.in. Już taki jestem zimny drań czy Tylko z tobą i dla ciebie. W nagraniu Bohaterowie z Sybiru Bodo bierze udział w produkcji opowiadającej o niezwykle ciężkich losach polskich zesłańców, którzy po upadku powstań narodowych znaleźli się na dalekiej Syberii. Film Piętro wyżej z 1937 roku to niesamowita produkcja, gdzie Bodo wciela się w rolę Henryka Pączka, a w pewnym momencie również kobiety, wykonując słynną piosenkę Sex Appeal. Produkcja ta otrzymała nagrodę Rady Naczelnej Przemysłu Filmowego. W roli Karola Borowicza w filmie z 1937 roku zatytułowanym Skłamałam, Bodo udowodnił, że świetnie gra również rolę czarnych charakterów. W nagraniu partnerowała mu po raz kolejny Jadwiga Smosarska. Paweł i Gaweł zaś z 1938 roku to kolejny doskonały film, w jakim zagrał Bodo. Plejada znakomitych artystów Adolf Dymsza, Helena Grosówna czy Ludwik Sempoliński, jak również znakomita fabuła i świetne muzyczne popisy, to doskonała wizytówka tego stanowiącego swobodne nawiązanie do literatury Aleksandra Freddy dzieła. Nieco mroczniejsze wydają się dwa ostatnie wielkie nagrania, w których udział wziął Eugeniusz Bodo. Strachy z 1938 roku, gdzie główną rolę żeńską odgrywa Hanna Karwowska, oraz Za winy niepopełnione. Film, w którym Bodo odgrywa chyba największy schwarz charakter w karierze,
A Wielki Wybuch, wieńczący film, kończy również w sposób metaforyczny jego obecność na srebrnym ekranie. Tytuł zaś stanowić będzie nawiązanie do tragicznej śmierci. W 1969 roku Eugeniusz Bodo przystąpił do realizacji kolejnego filmu pod tytułem Uwaga, szpieg. Swoją drogą nazwa i fabuła przygotowanego dzieła Szwajcarski paszport przyczyniły się w późniejszym okresie do posądzenia Bodo przez Sowietów o szpiegostwo. Niedługo przed wojną Bodo podpisał bardzo korzystny kontrakt z amerykańską wytwórnią filmową. Wiele wskazuje na to, iż gdyby nie wybuch II wojny światowej, Eugeniusz Bodo znany byłby szerzej międzynarodowej publiczności. Już po wybuchu największego konfliktu w znanych dziejach ludzkości, Bodo przeniósł się do Lwowa, gdzie ostatecznie osiedlił się w pobliskich Brzuchowicach. Ze względu na biegłą znajomość języka rosyjskiego, Bodo zaczął występy w Teatrze Polskiego Kompozytora Henryka Warsa, którego Bodo znał od lat, bowiem to właśnie Wars stworzył muzykę do pierwszego polskiego filmu dźwiękowego Na Sybir, w którym to grał Bogdan Żyno. Bodo odbywał też tournée po Związku Radzieckim, nagrywał rosyjskie wersje piosenek, stał się znany w środowisku melomanów Związku Radzieckiego. Po powrocie z ostatniego tournée Bodo złożył wniosek o wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wówczas to dopiero władze sowieckie dowiedziały się o jego szwajcarskim paszporcie i można powiedzieć, że był to początek jego wielkich problemów prowadzących do tragicznej śmierci. W dalszej części biografii Bodo pojawiało się przez dziesiątki lat bardzo wiele wzajemnie wykluczających się wersji śmierci międzywojennego amanta. Ostatecznie jednak należy przyjąć, iż Eugeniusz Bodo zmarł na terenie Związku Radzieckiego. Aresztowany został pod koniec czerwca 1941 roku przez NKWD. Następnie został skazany jako element społecznie niebezpieczny na 5 lat tzw. ciężkiego obozu wychowawczego. Przebywał w więzieniu w Ufie, a następnie w cieszącym się złą sławą w więzieniu przejściowym oraz śledczym Butryki. Tym jednym z najcięższych rosyjskich więzień przebywały tysiące polskich obywateli, począwszy od upadku powstania styczniowego. Z Moskwy Bodo został przewieziony do łagru w Kotłasie, gdzie ostatecznie zmarł wskutek generalnego wycieńczenia organizmu. Było to 7 października 1943 roku. Pochowano go w zbiorowym grobie, nigdy nie odnaleziono jego szczątku. Symboliczną mogiłę pomnik na miejscowym cmentarzu odsłonięto 2 października 2011 roku. Eugeniusz Bodo to największa osobowość artystyczna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Orosie.